Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszego druida, 313 level, wbijemy 314 na odcinku, mam taką nadzieję. Dzisiaj oddzielne odcinki, bo jest trochę roboty, bo jest trochę zamieszania, bo przecież epicki weekend na W50, to tam coś tam będziemy, coś tamtego, siamtego, sramtego, nie? Już tam pierwsze odcinki ponagrywaliśmy, 150 wbity, to co najważniejsze, żeby odblokować pakiet nowy podziemi. I żeby się już serce budowało, więc bez ciśnienia, bez stresu, bez niczego jedziemy sobie pomalutku dalej. Dobra, ale to o druidzie jedziemy, więc o druidzie. Dzięki wam serdeczne Sebadek, Siudes, Daszek, Pojech, Bany Zielux, Zwiększył, Marcin Jabłonowski, Pyton, Bur, Buruch, Mateusz Całka, Paweł Chaos, Seker, na pewno tutaj już resztę, jeszcze Milusa może nie widziałem. Millerusa, także dzięki, Fred Ninja Młody, Mister Rafitense, Torix, to już było. Więc dzięki wam wszystkim, 140 wspierających, nowy rekord chyba się będzie zbliżał. No zobaczymy, czy dojdziemy do 150, czy dojdziemy do 200. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, zawsze narzekaliście, że te serie z Entera były na live, a później nie można było ich zobaczyć. No teraz jest, klikacie przycisk wsparcie, polecam W50, z plusem W50. Bo wtedy macie wszystkie odcinki z W50 i można sobie zobaczyć drogę od pierwszego levela magiem, czyli chyba najbardziej uczciwą klasą, bez uników, bez bloków, bez wkurzania się jak berserker. Uczciwe macie damage albo nie macie damage'u, więc polecam. Wrzuć przedmiot do magicznego kociołka 3 razy, a magiczny kociołek chce pasy, a my pasów nie mamy. Spoko, sprawiedliwie i uczciwie. Rzuciliśmy coś sobie do kibla już, więc sprawiedliwie, uczciwie idziemy do złodzieja, bo tutaj są epiki. Aha, a my zamiast epików dostajemy drewno. No dobra, no. No jak jest jedna, to już liczymy na sępa. Jak jest jedna, to już liczymy na sępa. Nie, moi drodzy, liczymy na sępa. Jak jest jedna, to już liczymy na sępa. No dobra. Podejście numer 2, okej. Dobra, dostaliśmy coś. Dostaliśmy ozdobę na wszystkie staty. Nie jest to zbyt dobre, ale spoko. Lepszy taki epik niż żaden. No i chyba tyle, co nam się dzisiaj należy od gry. A jednak nie! A jednak nie! Jeszcze dostaniemy klatę. Jeszcze dostaniemy klatę. No dobra, zobaczmy, co żeśmy dostali. Klatę z dziurą. Plus 57, gruba klata. Gruba klata, moi drodzy, gruba klata. Nawet nie mam gema czarnego, żeby tam wrzucić. No klata sztos. Oprócz tego, że runa taka sobie pół sztos. Ale szansa na legendarne artefakty versus odporność na ogień. Jedno i drugie mi na tą chwilę bardzo nieużyteczne, więc bez znaczenia. No a ozdoba taka, no szkoda ozdoby. Szkoda ozdoby, bo 50 poświęciłbym 53 stat dla 350 boków, a przede wszystkim dla runy punkty życia poświęciłbym w ciemno. Problem jest tylko taki, że nie ma dziury, więc nie poświęcę. Ale dostaliśmy klatkę, więc teraz tylko wykopać, moi drodzy, tylko wykopać jakiś lepszy gemik niż 302, powiedzmy nawet jakiś tam 300 czarny gemik wykopać i jesteśmy ustawieni, jak to mówią, jesteśmy ustawieni. Dobra, my musimy się tutaj rozejrzeć, co się tutaj dzieje. To jest w takim razie zdecydowanie tu. To w takim razie zdecydowanie musimy się już tutaj oczyszczać troszeczkę, bo to na razie trzymamy. To jest nasz kibel na rezerwę. To jest nasza wiedźma, która dzisiaj chce pasy, czyli nie chce z nami współpracować. To jutro wrzucimy na siebie. To jest gem na zręczność, który nam do niczego w zasadzie na razie nie jest potrzebny. Generalnie byłby nam potrzebny, bo tutaj mamy klatę 361, to jest 373, to jest 373, to jest 361, 10 statystyk zmieniać, takie se to, brzmi to tak se, więc raczej to będziemy tylko zakładać i sobie to gdzieś schowamy, żeby przypadkiem tego nie schandlować gdzieś, bo będzie smutno. Zobaczmy walki petów, mam jeszcze 2 do zrobienia, więc jedźmy jedną od razu. Będzie to chyba dość prosta walka, bo tutaj raczej nasza pirodlicha tutaj wyczyści wszystko. Szlał węża, pirodlicha, no. Szlał wąż, stona, pirodlicha. Aj!
Dlaczego on zaczął? Dlaczego on zaczął, kurwa? Dlaczego on zaczął i krytyki robił? Dlaczego miała być prosta walka? Już mnie wkurzyli. Już mnie wkurzyli, no. Już mnie wkurzyli. Co za trole głupie. Co za dziady. Ach. Wspaniała gra. Wspaniała gra. Polecam wszystkim. Skill. Liczy się tylko skill w tej grze. Tylko i wyłącznie skill, taktyka i nic więcej. Tylko skill i taktyka, nic więcej. 13 itemów do rozmontowania mi brakuje i to jest dramat. Więc zaczniemy od koła. Zawsze to koło daje nam dużo złomu, nie? Którego nie potrzebujemy. Natomiast jak jest event kowala, to jak widzicie... mamy cały jeden złom. Dobra, to możemy sprzedać. Rozmontuj. No może jeszcze jakiś złom wyleci. Mamy jeszcze parę prób. 3 grzybki, drzewo. 7 milionów złota w końcu. Dobra, jest jakiś jeszcze jeden złom. Do kociołka za 300 tysięcy. Kurczę. Nie chodzi o to, że do kociołka za 300 tysięcy. To chodzi o to. O te 2 miliony expa. Jakbyśmy znaleźli jeszcze 2 paski, to może. To może by coś z tego było. Może. Pytanie, czy ja chcę trzymać... No mam tutaj 3 miliony, 2400. Pytanie, czy... O co to jest za broń? O, to jest broń jakaś za 900 tysięcy. No to my sobie tą za 2400 tu skitramy. Tą za 900 tysięcy rozmontujemy. No i przez to uratowaliśmy jeden slot w plecaku. Na razie zostawmy ten pasek. Bo może się okazać, że dostaniemy z jednego paska na przykład dwa paski. Z jednego paska awki dwa paski, nie? Więc zostawmy. Przyklikamy szybko karczmy i zobaczymy. 10 za 3, 14 za 3, 800. Przebrałem się? Przebrałem się, dobra. 10 za 2, 300. 3 za 700. 14 za 2, 500. Jest jakaś dzida na wytrzymałość. Z dobrą runą. Dzida na wytrzymałość z dobrą runą. Dzida na inteligencję. Runa tu jest plus 14. A tutaj jest runa też plus 14. Dobra, to szkoda zachodu. Szkoda zachodu, moi drodzy. Dobra, weźmy to. Może pasek? Nie? 7 za 2, 100. 10 za milion. 7. No to 7 za 2, 100. Jabłuszko, dobrze. 3 za 300, 7. 3 za 300, dobra. My jakichś petów nie szukamy chyba, nie? Nie, bo zawiszawsza jest piątek 13. To już nakarmione, to tutaj wrzucimy i to nakarmione. Piątek 13, tutaj nic nie ma do szukania, tutaj też nic nie będzie i tutaj będziemy próbować zabijać jednoroga, ale karmić będziemy zgodnie z dyspozycją ankiety na Discordzie Heraldinho. Dobra, przebierzmy się tutaj i strzelmy sobie jakąś arenę. Easy. Bo przecież trzeba 10 walk zrobić w międzyczasie. Tu coś trzeba dodać, jakiś plusik. I tutaj plusik, dobra. No i zobaczmy, co mamy w poczcie, bo przecież też coś się działo. Działo się. Zabiliśmy Arapadę Gagoga. Cokolwiek to znaczy. To jest ten pająk tego brodatego z Harry'ego Pottera, nie? Broda tego leśniczego Hagrida, tak? Więc tutaj poszliśmy jak dzik w buraki w ten, w szkołę magii. I siadło. Jeszcze unik. Ale w końcu wymęczyliśmy, dostaliśmy budki. Które te budki? W sumie nie wiem, gdzie mam te budki. Musiałem dzisiaj wrzucić je do kibla. Musiałem je wrzucić do kibla, pewnie tak, bo stwierdziłem, że mam dużo epików, a chciałbym jutro spuścić kibel. Nie, no nie spuszczę jutro kibla i tak, więc nie wiem, dlaczego wrzuciłem. Może stwierdziłem, że mam ich dużo, nie? Bo jeszcze mamy raz, dwa, trzy, więc jest spory zapas tych epików i jeszcze są te, które trzymamy, więc, więc stwierdziłem, że zostawimy. Fałszywiusz Lochard. Zobaczmy. Też padł, także tutaj te levele idą jak dziki. 320 jest dość blisko, 320 to będzie taki wyznacznik spowolnienia. Klatę dostaliśmy. Mózgo... Jeb. No, to typowy Polak Cebulak. Typowy Polak Cebulak Nick, który nas jeszcze rozwalił tą siedmiornicą 100. Jak mi przykro, co to się wydarzyło.
Szlałwąż 100 w Paladona 75. Halo, Paladon ma więcej statystyki z wojownikiem. Co się stało? Jak myśmy to przegrali? Aha. A, rozumiem. Szanuję. Szanuję. Tak, żeśmy to przegrali. Szanuję. 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 Uczciwa walka. Uczciwa walka, uczciwa rywalizacja, uczciwa rotacja. Tyrek 80 może se poradzi. Dobra, tu już bullshity nas nie pokarały. No i Kurow też przegraliśmy, coś nie wiem dlaczego. Mrokiem na wodę. Na wodę to powinniśmy mieć dużo, dużo winów, a tutaj Szlałwąż 100, który zgwałcił Omnibu na 78, no mógł. Mógł to zrobić, bo ma więcej statystyk. No, krytyk zdecydował. No tutaj te krytyki decydują dość często i jest to troszeczkę smutne. Te trzymamy zapisy, więc jest w porządku. Raczej widzę, pasków nie dostaniemy za dużo, więc 3700, 3600, 3700. Raczej za dużo pasków nie dostanie. O! Szkoda, że bez dziury, ale kurczę, jakby to miało dziurę, trochę chałowy rozrzut. I runa gorsza, 13 tylko. No ale bierzemy, no bo to jest epic, nie? Więc tutaj nie ma co płakać i nie ma co opluwać darowanego przedmiotu, tylko brać trzeba epika kolejnego do kibla, nie? Trzeba brać kolejnego epika do kibla, no. To jest coś. A żeśmy się w te epiki teraz pouzbrajali, że cały plecak pełen. No jutro, mam nadzieję, zejdzie ta pota, to pozbędziemy się trochę miejsca w plecaku, nie? 7 za 1 600 000. Ale kurczę, dostaliśmy epicką broń, coś fajnego. 3 za 1 400 000, niech będzie. Że dość dobry dzień widzę u druida. I w kości coś wygrał, i nawet przydatnego, i w... I z karczmy dostał coś przydatnego. I level może wbijemy. tak to o ten level tak żebrzemy i jest piwko wypite ostatnie. Bo my dzisiaj nie robimy przecież wiadomo, że więcej. Jest 314 level, o to Maciejowi chodziło. No i moi drodzy, nie dostajemy pasków. W związku z tym nie pijemy za karę. Za to, że nie dostaliśmy pasków, nie pijemy więcej piwa. Więc plakat dzisiaj nie będzie zrobiony, bo nie wrzucimy 3 przedmiotów do magicznego kociołka, czyli możemy rozmontować ten pasek. No i brakuje nam jeszcze 9 itemów do rozmontowania, to jest dość dużo. Można by było to rozmontować. Czy to jest 5 milionów do wiedźmy, to już lepiej rozmontować na przykład takie 2 itemy. No ale to jest 6 milionów do wiedźmy w 2 itemach, więc no to samo wychodzi. Czapki nie chcę, bo cały czas liczę, że w ten weekend dostaniemy od złodzieja pasek. Będziemy mieli czapkę, to buty i dostaniemy pasek ten tornadowy i zrobię trendsetera w końcu. Więc tutaj nic nie robimy. Przebieramy się w takim razie z powrotem w nasze ciuchy bojowe. 9 rozmontowań nie mamy. Zobaczmy, jak nasz pupil gildyjny dzisiaj uderzy hydrę. Ładnie 5 milionów. Ładnie 7 milionów. I jeszcze 10 milionów, ale żeśmy zarąbali hydrę. Ale żeśmy zarąbali hydrę dzisiaj. Dzisiaj dobry dzień w hydrę. Bardzo dobry dzień w hydrę dzisiaj. O, gruby dzień. Gruby dzień w hydrę. Za 6 dni będzie traktor 15, więc na event będzie coś wspaniałego. My możemy sobie tutaj jeszcze coś podnieść. Nie potrzebujemy. Mam 50 tysięcy. O co tu chodzi w ogóle? Bijemy 360+. Czyli ten Andrelis nam nie jest do niczego już potrzebny, tak? Znaczy trzymamy go, jakbyśmy w topę mieli, no dobra. Ale kto będzie miał w topę? 360+ bijemy. Więc nie ma tutaj problemu. Robimy raz, dwa. Musimy tutaj w naszego Władysława teraz zainwestować. Ile się da? Koło wykręcone, złodziej, czyli tu już dusz nie ukradniemy. To szukamy jakiegoś gościa 360 statystyk. 365 level, mamy 50 statystyk. 365 level szukamy, dobra. Jakiegoś gościa 365 co najmniej, który jest słaby. 364 druid, 366 mag, o. Brzmi dumnie. Gdyby był jakiś Demon Hunter, o, Demon Hunter 368, o, i już go, pyk.
dodaj do znajomych. Demon Hunter 368. Brzmi dumnie, co? Brzmi dumnie. Jazda. On jeszcze nam się na jutro, na początek dnia przyda. O kurczę, jak mnie bije. No dobra, ważne, żeby on się nie obudził, nie? Tą walkę oglądamy tylko dlatego, że jeszcze w życiu nie widziałem tego Demon Huntera, żeby on się obudził, nie? Więc może to będzie dzisiaj. Oby nie, bo jak on się obudzi, to... Obudził się, ale jaja. Obudził się. Zabij go. Nie! Nie! Obudził się i mi wpierdolił. Obudził się i mi wpierdolił. Dobra, nie obudziłeś się, dziadu. Nie obudziłeś się, dziadu. Nie obudzi... Obudził się i mi wpierdolił. No co za typ. Nie obudził. Dobra, Demon Hunter to nie jest najlepsza klasa do wyboru do podziemi w takim razie. Dziękujemy panu za uwagę. Zdawało się, że to jest gówno, a to jednak, jak widzicie, spadliśmy trochę. 353 level. Teraz bijemy, śmiesznie jest. Demon Hunter nie jest najlepszą klasą, jak widzicie, na takie zabawy. 469, jutro bijemy 470 Władka. Także Demon Hunter jest, potrafi być trollowy, potrafi być trollowy. Śmiechy, śmiechy, śmiszki, chichiszki, wbijemy sobie trochę wytrzymałości. Kończymy portal gildii, bo ma 0%. Easy zakolak to zrobi, zobaczcie. I bez zakolaka by portal gildii nie padł. To zakolak kieruje całą gildię, nawet portal gildii skasował. Zakolak zadał decydujący cios przeciwnikowi. No, no kurczę, no i co wy byście bez zakolaka zrobili? Nic, po prostu nic. Dobra, dlaczego ja sobie warty na godzinkę nie nastawię? Nie mam zielonego pojęcia, ale niech sobie leci. Tu strzelimy sobie jedzonko, tu już nie. Tu też możemy sobie strzelić jedzonko i tu już nie. Spróbujmy zabić tą 80. No szkoda, że nie dostałem żadnej cytryny, bo chcę zabić jeszcze tego jednoroga. Ale spróbujmy na razie 80 zabić diabłoczorta 70. Szansa jest. Już nie. Teraz już zdecydowanie nie. Szansa była. Tak to nazwijmy. Szansa była. Zobaczmy portal solo. Mam 314 level, a znowu Asmodan, dobra. Asmodan nas może bić. To jest jedyny portal, któremu pozwala mnie pałować. I nie robię z tego tytułu żadnych problemów. Pałuj mnie, dzbanie. Zobaczcie, widzicie jakiego ma skilla dzban? Krytyk za krytykiem pod rząd. Bo to jest Asmodzban, moi drodzy. Asmodzban to jest the best charakter, więc tutaj nie ma żadnej paniki. Myślę, że możemy też sobie dokupić naszego tygrysa, bo nam się kończy, więc żeby nie było 10 dni, a 24, to sobie go kupimy. Myślę, że możemy jeszcze zajrzeć, no tu już zaglądaliśmy, zajrzeć do kowala, bo mamy trochę rzeczy, trochę surowców, 10, aha, to oszczędzamy, bo jak wykopie nam się gem, to zamienimy klatę i będziemy chcieli tą klatę podnieść, nie? Bo tą klatę możemy w tej chwili podnieść tylko do 4 poziomu, więc ją od razu podniosę, bo później stracę surowce i nie będę wiedział, co się dzieje, a to jutro sobie, a to od razu sobie wtedy rozmontuję i odzyskam też surowce, a limit jeszcze mamy spory, więc nic tutaj się złego z nami nie dzieje. No pierwszy raz aż takie braki mam w, no dobry berserker, aż takie braki mam tutaj w event kowala, że u druida nie mam co rozmontowywać, 9 itemów mi brakuje, to jest dość dużo. Co poczta mówi? Jeszcze poczta dużo mówi. No właśnie, poczta mówi plakat. Niestety nie. Poczta mówi PD, no to zaraz. Karmić nie mam co, pupile zaraz walniemy. Recykling nie mamy, no i zaczyna się problem. Zaczyna się problem, bo dużej części plakatu dzisiaj nie zrobiliśmy naszym druidkiem. I to jest troszeczkę smutne. Natomiast możemy spróbować uderzyć w tornado, bo tutaj też są tanie itemy czasem. Więc jak będą tanie itemy, to możemy spróbować je rozmontować. No, broń za 2 miliony nie należy do tanich itemów. Broń za 2 miliony do tanich itemów nie należy, więc raczej to jest kolejny item do wiedźmy. Niestety. Czy to już będzie 10%? Raczej tak. Raczej tak, dokładnie tak. No broń za 2 miliony nie należy do tanich, więc to jest raczej kolejny itemik tutaj do rozmontowania, do zostawienia dla wiedźmy. No mam nadzieję, że ta wiedźma się nad nami zlituje i kiedyś coś znowu weźmie od nas. Mamy już 4 itemy do wiedźmy, plecak
kompletnie pełny, dopiero jutro odblokuje mi się kolejne miejsce w plecaku i pewnie pojadę jeszcze w skarbiec 15, żeby już mieć spokój tutaj ze skarbcami, zanim pojadę dalej w twierdzę. No w twierdzę jeszcze nie pojadę i tak, bo nie mamy za co pojechać. No dobra, moi kochani, co to? O Boże, ile plakat tutaj pokazuje. Boże, tyle rzeczy niezrobionych. Zgłupieliś tam? No czary mary mnie nie interesuje na razie. Recykling nie mam. Tego nie odbieram. Pila zaraz pokonamy. Karmić nie mamy co? Walcz na arenie. No tak. No tak to wygląda. Tak to wygląda. No to ostatnia walka po pili. Czas na ostatni bullshit dzisiaj. Czas na ostatni bullshit. Konik w... Konik wygrał tutaj. Szlałwąż. A, tylko że on ma szlałwęża 99, a my żółwia 67, co jest niestety słabą opcją dla nas. No dobra, przegraliśmy bardzo dużo dzisiaj walk po pili. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. To 500 niby cały czas, więc chyba byliśmy za wysoko i potrzebowaliśmy dnia korekty, żeby nas trochę zbiło w dół. Jest taka opcja, że tak to wychodzi. Tu możemy sobie trochę statystyk dodać. No i generalnie my czekamy na to, żeby... klata jest, tak, znajdowanie grzybów, więc do klaty runy nie będę potrzebował. Więc no, czekamy, żeby nam wypadł jakiś fajny, duży, czarny gem. W zasadzie to wiecie co, w zasadzie to, a nie, no jeszcze potrzebuję 10 walk zrobić, więc na razie nie będę się osłabiał. Jak zrobimy 10 walk, to wtedy mogę po prostu sobie to wrzucić już i mieć to w nosie? Może. A to rozmontować po prostu jako kolejny przedmiot? Nie wiem. No może wypadnie nam gem. Zobaczymy, na razie nie ma z tym paniki. Czyli moi drodzy, jak widzicie, czary mary nie, recyklingu nie mam, nie odbieram, nie karmię. Zostały 10 walk po pili i nic. 10 walk po PD i nic więcej. Moi kochani, to tyle. Zobaczcie, startowaliśmy półtorej miesiąca po serwerze z 250 tysięcznej pozycji. I jesteśmy sobie w top 500 free to play, easy peasy. Mamy wszystko, co potrzebujemy. Free to play zrobiliśmy, ulepszenia 10-10 do gildii. Free to play zrobiliśmy sobie pupila gildyjnego na 300. Free to play zrobiliśmy sobie arenę do maxa run, które możemy mieć. Free to play mamy pety, free to play mamy wszystko. Da się? Da się, jak się chce. I całkiem nieźle to nam nawet wychodzi. Moi kochani, to tyle. Dzięki wam serdeczne i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Siemano i pa pa!